Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Silgar, cześć, zapraszam was do następnej racji żywnościowej. A dzisiaj bardzo nietypowa, wręcz unikatowa, chciałbym powiedzieć, racja żywnościowa Stanów Zjednoczonych, ale w wersji koszernej. I chociaż może się to wydawać nietypowe, to praktycznie wszystkie tutaj produkty są całkowicie inne niż te, które znajdziemy w normalnej racji żywnościowej MRE. Tak więc nie mogę się doczekać, ponieważ nigdy w życiu tego nie jadłem. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawy, co dokładnie znajduje się w środku, jak to smakuje i dla kogo tak naprawdę jest to racja. Jeśli coś jest koszerne, to oznacza to, że po prostu w religii żydowskiej coś podąża za pewnymi regułami i standardami, na przykład przygotowywania oraz sposobu spożywania różnych posiłków. Takie racje jak ta w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach, gdzie istnieje ogromna wręcz różnorodność kulturowa, jest czymś naprawdę ważnym, ponieważ nie chcesz tak naprawdę ograniczyć swojej armii tylko i wyłącznie do na przykład jednej religii, tylko dlatego, że nie dajesz wyboru zwykłego jedzenia komuś, kto ma jakieś inne wierzenia. Tak więc istnieją racje koszerne, istnieją racje halal, istnieją nawet i racje wegetariańskie. Chociaż fakt faktem trzeba powiedzieć, że jest to temat naprawdę kontrowersyjny i często w takiej społeczności wręcz podnoszony z jednej bardzo prostej przyczyny, czyli okej, my akceptujemy praktycznie wszystkich do naszej armii, ale co będzie, jeśli będzie na przykład coś bardzo złego, jakaś wojna i nagle osoba o danej wierze albo o danej moralności nie będzie miała dostępu do jedzenia, które powinna bądź po prostu musi jeść. To jest temat, myślę, bardzo interesujący, ale zarazem kontrowersyjny i można by było o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo, ale pamiętajcie też, że racje żywnościowe w normalnych warunkach niewojennych głównie są wykorzystywane po pierwsze na treningach, ale po drugie w przypadku klęsk żywiołowych i innych rzeczy, czyli takie racje najczęściej, paradoksalnie, jedzą cywile, zwykli, normalni ludzie. Więc zawsze lepiej coś takiego posiadać, niż nie posiadać. No ale dobra, jak to smakuje? Zapraszam do oglądania i zapraszam do partnera kanału. W takim razie czas to odpakować i zaczniemy od zważenia całości. Racja waży okolice 600 gramów i daje nam okolice 1200 kilokalorii, czyli mamy bardzo tradycyjny przelicznik, 2 kalorie na gram noszenia. Jak sami widzicie, w przeciwieństwie do normalnego MRE, posiadamy dwa opakowania, a nie jedno. Ponieważ w jednym, można powiedzieć, głównym opakowaniu są wszystkie dodatki oraz rzeczy drugoplanowe, a w osobnym opakowaniu dostajemy po prostu danie główne, które tak jak wszystkie inne produkty, które akurat w tej racji istnieją, są koszerne. Więc czas to otworzyć i zobaczyć, co jest w środku, bo tak jak mówię, wszystkie produkty tutaj są inne niż w MRE. No, prawie wszystkie. Zaczynamy od zwykłych chusteczek. Następnie mamy gorącą czekoladę, iced tea, tylko takie troszkę wypłowiałe, razy dwa. Sanka, czyli kawa, ale co ciekawe, bez kofeiny. Bardzo rzadko widać takie produkty bez kofeiny w racjach żywnościowych, no bo jest to troszkę zaprzeczenie. Czy osoby koszerne nie mogą pić kofeiny? Z tego, co znalazłem na internecie, temat jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ, tak jak tutaj jest podkreślone, jest ona naturalnie pozbawiona kofeiny. Tak więc nie ma tutaj dosłownie nic oprócz wody i ziaren kawy. Dosłownie nic więcej. Gdyby to było bez kofeiny, ale uzyskane jakoś w sztuczny sposób, to wtedy nie byłoby koszerne. Ale zwykła kawa, z tego co ja rozumiem, jest jak najbardziej koszerna. Jeśli gdzieś się pomylę, bardzo proszę, abyście mnie poprawili. Zapałki, chusteczka nawilżana, kartonik z informacjami dotyczący racji oraz coś, co widzimy z tyłu, mianowicie, myślę, że bardzo fajny pierwszy akapit, czyli że ta firma po prostu czuje jakby dumę, że może serwować te dania w wersji koszernej wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy poświęcają, można powiedzieć, temu krajowi swoje życie. W Ameryce podejście ludzi do żołnierzy i żołnierzy do swojego kraju jest troszkę inne niż przynajmniej u nas. I bardzo często to widać właśnie w racjach żywnościowych. Prażone orzeszki. Dobra, czegoś takiego się nie spodziewałem, ale są to dosłownie chipsy solone, tak więc naprawdę rzecz bardzo interesująca. Co ciekawe, jest to trochę zaprzeczenie racji żywnościowych. Dlaczego? Posłuchajcie. W normalnych racjach żywnościowych praktycznie nigdy nie znajdziecie czegokolwiek, co mocno szeleści. Jakieś dwa cukierki, taki miks tropikalny, czyli suszone owoce i jakieś orzechy. I raz jeszcze miks orzechów, tym razem z rodzynkami. Widelec, łyżeczka, nóż i jakaś chusteczka. To, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest i muszę to otworzyć, żeby się dowiedzieć. Ponieważ jest to nazwane Crispy Corn Puffs. Czyli ja obstawiam, że to są jakieś chrupiące chrupki, tylko jak to się podaje? Wiecie co, po prostu to otworzymy. Bo jestem bardzo ciekaw. Okej, a spróbuję od razu. To są zwykłe takie, można powiedzieć, a la płatki śniadaniowe, czyli dać do tego, nie wiem, mleka albo wody, no bo to jest racja żywnościowa, do mleka nie macie dostępu, dlatego w racjach wszystko zalewa się wodą. No chyba, że w Ameryce coś takiego się je po prostu bez niczego. To danie jest dla mnie, tak obiektywnie patrząc, absurdalną wręcz głupotą jak na rację żywnościową. Dlaczego tak uważam? Ponieważ nie ma praktycznie w ogóle żadnych kalorii, zajmuje ogromną ilość miejsca, szeleści jak szalone, to wszystko je się bardzo, bardzo powoli i zostawia nam się jeszcze ogromne opakowanie, z którym musimy coś dorobić. Jakby w ogóle nie rozumiem, dlaczego coś takiego znajduje się w racji żywnościowej, która jest racją wojskową. Raz jeszcze powtarzam, to jest racja wojskowa.
a co jest nawet napisane na ulotce, że są dumni, że mogą to dawać ludziom, którzy służą kraju, służą temu kraju, więc jestem bardzo ciekaw, chyba że niektóre racje żywnościowe są robione głównie z myślą o misjach cywilnych i misjach w przypadku klęsk żywiołowych i bardzo często w każdej jednej racji zawsze jest jakiś produkt, który jest przeznaczony na przykład dla dziecka. No ale szczerze mówiąc, no to ma 60 kalorii, no nikt się tym nie naje. Nie rozumiem szczerze mówiąc, dlaczego to jest. Nawet jeśli jest to nawet smaczne. Chrupiący batonik o smaku masła orzechowego i cukier trzcinowy z Domino's. Chemiczny podgrzewacz. No i oczywiście główne danie, czyli klasyczny kurczak curry z ryżem basmati i soczewicą i warzywami. Wygląda to tak i po prostu dajemy to do chemicznego podgrzewacza. I oto jest cała amerykańska wojskowa koszerna racja żywnościowa. Wygląda ona bardzo, bardzo nietypowo. Nie jadłem ani jednego produktu, który tutaj widzimy. Tak więc ja teraz tę rację przygotuję i widzimy się za chwilę. Oto jest koszerna amerykańska racja żywnościowa. Wygląda bardzo ciekawie, tym bardziej, że mamy do zjedzenia coś chrupkiego. Więc nie mogę się doczekać tego całego chrupania. Moi drodzy, cała racja żywnościowa jest przede mną, więc od razu zaczynamy i zaczynamy wyjątkowo nie od rzeczy chrupkich, tylko od dania na ciepło. Tak, mamy tutaj kurczaka z ryżem basmati i do tego wszystkiego jakieś warzywa, jakaś marchewka, jakaś papryka. Może nie wygląda to najpiękniej na świecie, ale szczerze mówiąc, pachnie po prostu genialnie. Ilość przypraw, które są tutaj wykorzystane, jest po prostu nie do opisania. Tak, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. O wow, ale to jest po prostu tona smaku. Tak więc spróbujmy od razu kawałka z mięsem. Ten sos jest bardzo, bardzo esencjonalny. Wszystko jest takie piękne, gęste, otoczone. No po prostu jestem miło zaskoczony. Okej, mięso niestety ma ten minus, który bardzo często widzimy w racjach żywnościowych. Mianowicie jest takie bez tekstury, twarde, papierowe. Smaku też praktycznie nie ma. Tutaj jednak smak przychodzi z praktycznie samych przypraw. Jest to przepyszne, bardzo dobrze doprawione. No i czujemy tutaj głównie właśnie takie, powiedziałbym, azjatyckie przyprawy, bo naprawdę nie jestem w stanie ich do końca rozróżnić, co tutaj jest. Ale cokolwiek, co tutaj dodali, robi to fantastyczną robotę. Tak jak mówię, moja jedyna uwaga to mięso, które niestety nie ma konsystencji. Paradoksalnie to danie moim zdaniem bez mięsa byłoby nieporównywalnie lepsze. Na sam początek racji żywnościowej myślę, że kawa będzie dobrym pomysłem, chociaż w sumie to nie do końca, ponieważ to jest kawa bez kofeiny, no ale może jakieś placebo mi wejdzie. Pachnie ciekawie, ale pachnie całkowicie inaczej niż jakakolwiek kawa instant, którą próbowałem. To taki bardzo dziwny zapach. A w smaku jest taka bardzo mocno palona, bardzo taka Ale to jest moim zdaniem akurat plus, ponieważ mnóstwo kaw w racjach żywnościowych, one są takie strasznie wodniste, że nawet jeśli zrobimy je z mniejszą ilością wody, to one dosłownie tracą jakikolwiek smak. Tutaj jednak jest dosłownie na odwrót. Jest to bardzo mocne w smaku i myślę, że wielu osobom będzie to smakować, ponieważ to nie jest taka palona słoma, a taka po prostu bardzo mocno palona kawa. Jest to naprawdę dobre. Tak więc przechodzimy do następnych rzeczy i do wyboru mamy praktycznie wszystko, co chrupie. Więc zaczniemy moim zdaniem od batoników, ponieważ ten jeden batonik to tak naprawdę były dwa chude. Od góry widać właśnie to masło orzechowe, którym producent się chwalił. No pachnie to masłem orzechowym, pachnie to orzechami, pachnie to słodyczą. Twarde, mocno chrupiące, mocno orzechowe i taki bardzo przyjemny posmak nam zostaje w ustach związany właśnie z tym masłem orzechowym. Jest to naprawdę świetne. Genialny batonik dla wszystkich, którzy uwielbiają orzechowe batoniki o grubej, mocnej chrupkości. To jest po prostu prześwietna rzecz. Tak więc czas na iced tea. O, zapach chemiczny. No i tak samo smak. Bardziej niż iced tea nazwałbym to po prostu herbatą granulowaną z posmakiem jakiegoś cytrusa. Taka typowa, tania rzecz o chemicznym posmaku. Da się to wypić jak najbardziej, jest to przyjemne i myślę, że orzeźwiające, a najważniejsze jest to, że nie jest to przesłodzone. To jest ogromnym minusem w ratach żywnościowych, ale mimo wszystko jest to taki typowy, niskiej jakości produkt. Co by teraz wybrać, bo mam ochotę, żeby coś pochrupać. Weźmy w takim razie chipsy. To są najdziwniejsze chipsy, jakie widziałem w życiu i do teraz nie wiem do końca, co to jest. To wygląda, jakby ktoś zrobił chleb i odciął skórkę i ją wysuszył i po prostu tutaj dał. No ale tak po prostu spróbujmy. Smakuje jak pieczywo. Jest to bardzo mdłe. Po prostu nie ma jakby żadnego smaku. Myślę, że jeśli ktoś lubi takie rzeczy, które chrupią i smakują tak, powiedziałbym, że wręcz bardzo naturalnie, jak właśnie takie pieczywo, tylko że z dodatkiem soli, to mu to posmakuje. Ale ja osobiście zdecydowanie bardziej wolałbym, gdyby tutaj był jakikolwiek dodatkowy smak, na przykład paprykowy albo jakiś inny. No bo dałoby się to nadal robić koszernie i naturalnie i normalnie. Bo to samo w sobie po prostu niczym się nie wyróżnia. Więc przechodzimy do następnej rzeczy, tym razem gorąca czekolada. W ogóle nie pachnie jak gorąca czekolada.
i smakuje strasznie, ale to strasznie wodniście. Spróbuję to jeszcze raz wymieszać, bo chyba mi się to wszystko osiadło na dole. Wróciłem, wymieszałem i to nadal smakuje identycznie. Nie ma to żadnego smaku. Jest to bardzo wodniste, bardzo takie nietypowo rzadkie. To ma jakąś taką konsystencję, jakby chciało być trochę bardziej gęste, ale temu w ogóle nie wychodzi. Nie ma jakiegokolwiek smaku czekolady, kakao, no niczego. To smakuje paradoksalnie to, co ja najbardziej czuję, nie wiem dlaczego, to jest mąka. Naprawdę na pierwszym miejscu czuję mąkę. Nie wiem dlaczego. Jest to jedna z najgorszych gorących czekolad, jakie jadłem w życiu, co jest dziwne, ponieważ MRE nawet mają fantastyczne gorące czekolady. No ale nie są koszerne, więc niestety te osoby dostały po prostu coś nieporównywalnie gorszego. Czas na chrupki. To jest coś, co paradoksalnie możemy bardzo dobrze znać. Dlaczego? Ponieważ to ma smak bardzo podobny do takich chrupek kukurydzianych. Tylko jest troszkę bardziej twarde i trochę takie bardziej słodkie. I ma jeszcze jakiś taki słodkawy właśnie posmak. To jest ciekawe, smaczne, ale osobiście nie widzę ani jednego powodu, dlaczego cokolwiek takiego miałoby się znaleźć w racjach żywnościowych. Nie ma to jakiejkolwiek funkcjonalności, zajmuje ogromną ilość miejsc, nie daje praktycznie żadnych kalorii, je się to bardzo, bardzo powoli. Zabiera to nam jakąkolwiek ślinę w ustach, trzeba to gryźć, trzeba to chrupać. Jakby nie widzę ani jednego powodu, dla którego coś takiego miałbym zjeść albo dodać do racji. Nawet gdybym tutaj dodał wody i to rozmoczyć, nie wiem do końca, czy to by było to, co bym chciał, szczerze mówiąc, jeść. Jakby ta rzecz jest smaczna i porządna, ale nie do czegoś takiego chyba. Teraz przechodzimy do mieszanki tropikalnej. Mamy tutaj banan, rodzynki. Teraz przechodzimy do mieszanki tropikalnej. Przepyszna. Nie różni się to dosłownie niczym od tego, co znajdziemy w naszych marketach. Jest to zwykła, typowa, tropikalna mieszanka suchych owoców. Jest to przepyszne, jest to naturalne, jest to smaczne. Nie da się tutaj dosłownie do czegokolwiek doczepić. A może będę mógł się doczepić do prażonych orzeszków ziemnych. No powiem wam, tak słonych orzeszków to ja chyba jeszcze w życiu nie jadłem. Ale to jest słone. Jest to bardzo, bardzo słone. Zarówno te orzeszki, jak i to pieczywo czuć dużą ilość soli. Powiedziałbym, że to jest pyszne, ale tak subiektywnie oceniając, troszkę za bardzo jest to przesolone. Orzeszki prażone, które ja kojarzę, nigdy nie były tak słone jak to, a to tutaj dosłownie no siedzi w soli, dosłownie siedzi w soli, tego inaczej się nie da nazwać. No ale mimo wszystko uważam, że jest to naprawdę bardzo dobre. Jako, że nadal mam ochotę jeszcze więcej chrupać, to przechodzimy do ostatniej mieszanki, czyli orzechy, rodzynki i, uwaga, uwaga, biała czekolada. Biała czekolada w formie takich właśnie pastylek. Takie pastylki normalnie są używane po prostu w kuchni do robienia jakiegoś ciasta i tak dalej. Dajemy do garnka na kąpiel wodną i mamy z tego bardzo fajną roztopioną czekoladę. A tutaj właśnie mamy to wraz z orzechami, więc bardzo ciekawe połączenie. Nigdy takiego połączenia jeszcze nie jadłem. Nie mogę się doczekać. O wow, ale jest smaczne. Rodzynka daje takiego fajnego rodzynkowego smaku. Orzech jest taki przyjemny i chrupiący. A ta biała czekolada, kiedy to weźmiemy, tak nagle otacza całe nasze usta. Jest to naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Oczywiście to jest praktycznie sam czysty cukier, ale jeśli chodzi o smak i konsystencję tych wszystkich rzeczy, które tutaj są, no jestem w szoku. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem i jest to bardzo, bardzo smaczne. Jak zjemy cukierki, to przejdziemy do mojego podsumowania i zostańcie, bo mam tutaj co nieco do powiedzenia. I to chyba negatywnych rzeczy. Cukierek numer jeden. Widać, że on się już kilka razy roztopił w tym właśnie złotku. Taka bardzo smaczna owocowa landrynka. Bardzo dobry cukierek. Jestem w takim razie ciekaw, co to jest za cukierek, ponieważ mi to przypomina swego rodzaju łamiszczenkę. Jest to takie bardzo twarde. Pachnie to dosłownie niczym. Dosłownie niczym, więc spróbujmy. Ale to jest miętowe. Okej, to jest dosłownie łamiszczenka, czyli taki bardzo twardy cukierek. On się bardzo powoli rozpuszcza i ma bardzo mocny miętowy smak. To jest naprawdę przepyszne. Bo ta mięta jest taka przyjemna, jest taka bardziej naturalna, bym powiedział. Nie taka sztuczna, którą bardzo często widzimy w gumach, chociażby w MRE. No i oczywiście chusteczka z flagą wolności nasączone. W ogóle nie pachnie alkoholem. Działa naprawdę dobrze, jest przyjemnie, fajnie nasączona, nie wysuszy się tak bardzo szybko i działa idealnie. I myślę, że czas na podsumowanie, a podsumowanie tej racji jest dla mnie jedno. Nie narzekałem tutaj praktycznie na żadne produkty, ponieważ to smakowało mi bardzo. Te owocowe, orzechowe rzeczy są świetne, bo to jest orzech, to musi smakować. Batonik jest genialny, to jest okej, ale w ogóle nie widzę sensu tego. To niestety jest moim zdaniem najsłabsza część całej tej racji. Napoje też są troszkę niższej jakości, nie licząc kawy, która jest naprawdę świetna. Dlaczego w takim razie chcę się wypowiedzieć o tym negatywnie? Ponieważ moim zdaniem ta racja zrobiona jest po łebkach. Na zasadzie macie i się odczepcie. Dlaczego tak uważam? Ponieważ spójrzcie na tę rację. Ona jest tak zrobiona na zasadzie, co jest jedzą tacy ludzie i co można znaleźć możliwie jak najtaniej. Odpowiedź brzmi orzechy i prawda jest taka, że tutaj dosłownie wszystko równie dobrze mogłoby być orzechami. Mam uczucie, patrząc na to wszystko, że kuchnia żydowska polega tylko i wyłącznie na tym, że je się orzechy. No przepraszam, ale tak to wygląda, no nie powiecie inaczej. A ja osobiście uważam, że naprawdę
Ta kuchnia ma wiele wspaniałych, przepysznych, bardzo aromatycznych dań. Jeśli nigdy nie jedliście, polecam spróbować. Myślę, że będziecie naprawdę bardzo, bardzo zaskoczeni. A teraz ja w ogóle tego nie pokazuję, w ogóle tego nie oddaję. To tak jakby ty wierzysz w to, ty masz jeść orzechy, koniec, kropka. Weź, odczep się, zrobiliśmy, co mieliśmy. To jest taka racja zrobiona po najmniejszej linii oporu, przynajmniej moim zdaniem. Pomimo tego, że uważam, iż jest naprawdę smaczna, smakowało mi, było fajne, ale gdybym miał całą taką rację, a w zasadzie to 3 takie opakowania na dzień, ponieważ to jest dzienne zapotrzebowanie, 3 takie racje na dzień jeść i bez przerwy miałbym chrupać, to ja czuję, że już po jednej racji moje zęby powiedziałyby: okej, stop, ziomuś, przestań, bo tu wszystko jest twarde. Oprócz tego dania, dosłownie twarde, nawet cukierki były twarde. Jest to dla mnie ewenement, że coś takiego powstało, jakby szanuję z jednej strony, a z drugiej mam naprawdę uczucie, że to jest zrobione na zasadzie naprawdę marz, wypchaj się. Napiszcie, co wy o tym sądzicie w komentarzach, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, łapkę w dół, napiszcie, co wam się nie podobało, postaram się to poprawić. A ja mam nadzieję, że było fajnie, więc życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.